I hej, hej wszystkim, z tej strony Prestigio, który jak zwykle przewija mapę bez sensu. Witam was bardzo serdecznie po raz kolejny w grze. Może nie tego. Posanujmy. W grze Europa Universal 4, gdzie dobudowujemy jedno jedyne działo na wojnę z Bohemią, która już niedługo, mam nadzieję, że Bohemia jest słabsza wojskowo. Bochenek ile ma wojska? 13 tysięcy, Bochenek tłuczemy, trzeba się rozwijać. Mamy już większość prowincji, no prawie dużą część prowincji już potrzebną. Tylko pytanie, jak to z Austrią i ten zrobić, niestety. Bo HR, ważne, że... Austria nie ma następcy, czyżby? Nie, oni nie chcą po prostu, żeby Austria była ten... emperorem. Okej, mi to jest nawet bardzo na rękę, bo jakby nie była emperorem, to by była łatwiejsza do stłuczenia. Ale na pewno będziemy jeszcze puszować w tym kierunku. Jednocześnie dałem też, żeby klejmy robiło tutaj. Widzę, że od razu, kurde, na Wenecję porobiła klejmy. Patrzmy, Otomani, declarate war. Polska i ten by, pomogły. Unis, Tlecmen, Powiem, że kusi trochę. Ile Ottomani mają wojska? Otto kebab. Ottomans. 63 tysiące, 35 tysięcy manpowera. Technologicznie 8, 7. Czyli spasuje. Jednak kurde, spasuje. Temu. Pasujemy. Patrzmy, kto teraz? Transylwania Separatist. Ok, czyli tutaj ten region. Mimo, że dali się anektować bez problemu, to nagle, kurde, twierdzą, że będziemy się buntować, kurde. Bihar. No, w tym regionie będzie ciężko po prostu cokolwiek zrobić. Czyli cóż. Czekam tak naprawdę na Bohemię teraz. To 3 lata są, czyli dość niedługo. Robimy troszkę hajsu nawet, mimo z włączonymi fortami. Będzie niedługo trzeba anektować Kroatię. Tylko pytanie, czy Kroatia do tego czasu zbuduje mi klejma na Bośnię. Jakby Bośnię mógłbym zjeść, to by było spoko. Nie obraziłbym się. Nie weźmy. Będą dodatkowe state'y, których tak nie użyję zbytnio. Decyzja. Misjonary stręcznik będzie. Dzięki temu chyba będę mógł szybciej nawracać. O, 2,1 tysiąca, kurde. Mogę zbudować workshopa, który mi da pieniądze. Ale tak, serio, na razie czekam na Bohemię, od której nie będę dużo ziem brał, tylko na pewno Ratibór, żeby uwolnić Silesię. Plus... Boże, jednak wybuchli frajerzy. Dobra, trzeba ich was tłuc. Oni pójdą na fort, będą fort okupować. Więc tuż przed uderzeniem... Imeriti, Georgian, Trisaibo z Trebizongiem, okej. Tylko, że... Spróbujemy zrobić znowu ten manewr na wypuszczenie ich. Wolę to, 25 punktów zawsze spoko. Bo im nigdy się... Oni mają właśnie niewyczerpalny manpower i to jest, kurde, dość słabe. To jest mega słabe. Oni będą mieli minus 2 za... tego. Za góry. To jest dużym plusem dla mnie. Ich szybko rozbijemy, zanim narobią poważnych szkód. Zmanpowerujemy się z garnizonu. To jest bardzo, bardzo przydatne. Okej, tak. Shift Consolidate i te dwa, które są uszkodzone, po prostu do widzenia. I mamy dalej 20 tysięcy, ale mniejszym kosztem, że tak powiem. Oczywiście nie mam doradców. Się dziwię, że czemu pieniądze robię, jak doradców nie mam. Musi was anektować już, ale wolałbym, żeby na przykład jeszcze... O, Bośnia.
idziemy na wojnę z Bośnią. Jakby Bośnię zjeść teraz i wtedy bym zaczął ich anektować, bo złamię mu do kiedy? 99, 9 lat. Poczekał może, bym to zawsze dodatkowe tutaj te klejmy, dodatkowe ziemie. Więc byłoby spoko. Znowu się Austria wykorzysta. Od nich się weźmie oczywiście też hajs. Niech sobie będzie ten fort włączony, bo ten fort mnie nie boli w ogóle. Ile Bośnia? Bośnia ma nawet jakieś wojsko, co jest ciekawe. Tylko gdzie? Nie mogę ich wojska iść zaciukać. Zostawmy tutaj tak o. My pójdziemy to okupować. Wojna się troszkę szybciej skończyła. To wszystko oczywiście Kroatia dostanie. Zapłacę za to punkty Dipo. Oni już kurde Black Flag. Przykro mi. Panowie, że macie Black Flaga, ale no wiecie. This is a war. Szczególnie, że no... Tutaj jakby przyszli, to ja bym dostał minusa za góry. Ale jak nie przychodzą, no to ich strata. Bądźmy sobie szczerzy. Okej. Bo on... Ciekawe właśnie to jest, że wracając na swoje ziemie okupowane... mamy tę możliwość po prostu black flagowania się im. I przez to też związany jest też taki fajny exploit. Załóżmy. Wysyłamy się na black flaga. Kto dostał? Oczywiście Kastylia. Jakby inaczej. To kurde, Kastylia wszystko zgarnęła, co najcie. Nie, chyba Francja też trochę dostała, co nie? Mam takie wrażenie, ale Kastylia, kurde, Kastylia strong. Wypadałoby po prostu ten... 92 dukaty zebrać na tego. Spłatę pożyczek. No i kurde, za 3 lata idziemy walczyć z Bohemią. Bochenek tłuc. Bohemia. No, 13 tysięcy wojska, 18 tysięcy limitu. No, czyli są słabsi od nas, niestety. Tutaj widzę, że mogę tak naprawdę wszystkie wojsko wysunąć, bo krokiecik daje dużą ilość. Tutaj mamy rebeliantów z... Widzę, że wy walczycie już otomani nawet. O, jak mi przykro. Nie. Nie dostaniecie. Chciałbym ich stłuc, naprawdę. Chciałbym kebaba stłuc po prostu na tej ziemię tutaj, odbudować sobie później tego Walachię czy coś. Na pewno bym wziął wtedy taki uskurb i selanik, żeby uwolnić tych dwóch, ale no 60 tysięcy. Po wojnie z Bochenkiem można by zaryzykować. Serio bym zaryzykował, kurde. Tunis, Tlecman, oni gówno by zrobili. A, właśnie nie wiem, kusi zaryzykować tę wojnę z... Patrzmy, ja 20 tysięcy, oni 36. To już mam 50. Zobaczmy, jak tam Ottoman stoi jeszcze ten. Ottoman. 65 tysięcy total, 37 tysięcy manpowera, plus jeszcze... Mameluk nie przyjdzie do wojny, kurde. No, 100 rizonów to... dajmy to od razu Krokiecikowi. Kroatia. 6 dukatów i okej. Okay. A Mantua gdzie jest? Mantua jest tutaj, okej. Okay. Więc idziemy na Mantuę jeszcze. Bo nie, wy zostańcie. A oni niech pójdą. Niech reszta wojsk pójdzie po prostu. Wojska Krokieta niech idą i okupują.
Prestiż zbite? Można. Bliżej będzie ten tego. Zadwędziemy sobie tego Liberty Desire. Krokiet, ty idź mi mantułę okupuj. Obiektyw Kroatia. Siege. Okej. Ci zwiewają. Ja idę ich właśnie dorwać. Protestanci wybuchli, ale nie wiem, czy chce się zmieniać. Ale żeby mnie Austria lubiła. Bo Ottomani nie mają sensu. Polska też ma ze mną w miarę sensowne relacje. Dobra, tak naprawdę skoro ci... Zobaczcie, ja jestem mało, bo dwa ten... Okej. Nie. Z Ragusą nawet walczmy, pitole. Bym Ragusie wojnę wypowiedział, czyli Ottoman dołączył, to dołączyłby. Niestety, niestety by dołączył. Mantua pewnie chce wyjść. Co nie? Za Mantuę wyłączmy z wojny, bo to powiem tak, okupacja Mantuły to po prostu byłby penines. Rework core. Czy nie, tutaj niech sobie mają kory. I cyk. I mamy ładną Kroatię. To chce Kondotieri. Walachia, Ansbach, Walachia. Z kim marczy? Timuryt, Afganistan, serio? Ja pitole, Walachia. I what? Oni to podbili czy anektowali? Co? Oni byli jego wasane? What the fuck? Mamy luk, daj alliansa. Daj alliansa, stłuczemy Kepsa razem. O, no kurde, kusi zaryzykować z Otomanem, na serio. Ale czy jest sens? Tak naprawdę? Nie wiem, śmiem wątpić w to. To rozwój w Bohemia has ended. Plus jeszcze coś tutaj okupują im. Rebelianci, okej. Okay. Anhalt. No, powiedzmy nie. Ratibur, o. To okupować. Dajmy na dwójeczkę. Anhalt jest tutaj, okej. Okay. Mogę. Dobrze. I tutaj siedzą 34 tysiące, to najciekawsze. Nie wiem czemu. Ale nie, żeby mi to przeszkadzało w jakikolwiek sposób. Gdyby udało mi się to wszystko zabrać tutaj, to bym Silesię uwolnił i dał Silesii, żeby ona to trzymała. Jak tam koalicja wyglądała? Uuu, sporawa! Palatynat przyszły i Salzburg by tak o, bym zabrał. Ewentualnie tak o, i tak samo wyglądało. W przyszłym roku by już nie zadowalali, no w przyszłym roku by nie chcieli dołączyć, a to bym mógł wszystko przekazać wtedy ten, ewentualnie zrobić jeszcze inaczej, to, a to zabra, Czy jest szansa, żeby ten, cokolwiek to zmniejszyć, wątpię, minus 50, nie, więc bez Brna bym wziął. I poczekał, aż opadną emocje, odpadnie agresywna i byłoby spoko. Plus oczywiście wezmę cały wasz hajs, wezmę kurde war repsy. Albo humiliate może? Humiliate mi chyba bardziej mi się opłaca. To wszystko bym dał, to bym dał Silesii, żeby Silesia se miała. Później bym miał Reconquestę na te trzy prowki od Silesii, co by było naprawdę, naprawdę spoko, mi się wydaje.
7, okej, okay, cyk. Później serio bym spróbował może z Otmanem się zmierzyć. Oczywiście, zanim bym ten się mierzył z Otmanem, to pokusiłbym się na tego. Rebelianci przynieśli, kurde. Na zrobienie backupa, backupowego save'a. Jestem 10, 4. Tak się będziemy bawić, co? Dobra. Panowie sobie pójdą, co? Ja chodźmy tutaj do Brna na przykład. No, widzę, że. Oni to bardzo chętnie chcą atakować, kurde, tutaj. W sumie tych też można wycofać. Wszystkich wycofajmy. Połączmy was, wy idziecie do Olmunuc. Okej, okay, spoko. Mi to pasuje. Teraz doprowadzić, żeby separatyści z Morawii wybuchli u mnie przypadkowo, całkowicie. To by było całkiem spoko. Kurde, będzie ciężko to wygrać teraz. Nie, bez problemu wygram. Cyk, wygrane, okej. Okay. Ale muszę poczekać, aż się trochę zregeneruje teraz. Tak, 5000, kurde, dobre, 5000 było. Mało manpowera mam. No i trzeba trochę posiedzieć na dupie i poregenerować się. Ale tak, sądzę raczej, że rzucimy się na kebsa, szczególnie, że kebab jest troszkę upośledzony teraz podczas tej wojny. Jak zresztą widać, że nic nie robi. A uwolnienie Bizancjum i kurde tego Bułgarii byłoby mega spoko. Naprawdę. Każdy, bo oni mają więcej manpowera ode mnie. Nie będą znacznie szybciej się regenerować. 15, 15. Dobra. Będą się znacznie szybciej po prostu regenerować. Ciekawe, tak jakby ten. O, stock wipe, jak mi przykro. Cofać 13. Miałem wrażenie, że gdzieś rekrutowałem jeszcze jedno działo, ale nie. Tam Austria, jak tam moja unia nad tobą. Masz ciągle następcę, jak mi przykro. Coś ciekawego mógłbym wziąć za te Power, Prestige, Modyfikatory, Legitimacy, Deep Reputation. To bym wziął, ale dawno katolikami, powiem szczerze, nie grałem, tak czysto katolikami. Naprawdę, w cholerę dawno. Wy co chcecie? Anhalt. Oczywiście, dawać pieniądze i do widzenia. Okej, okay. Ja potrzebuję, no, 99%, okej. Okay. Dla tego hajsu, kurde, się opłaca.
Litwa ogłosiła mnie swoim rywalem. Boże. Co ty się odwala? A jak wy? Dalej jesteście w wojnie? Tak, tylko że teraz tylko z Wenecją. Plus sobie gdzieś poszli, co ciekawe. Okej, was trzeba wtedy tutaj orzucić. Na wszelki wielki. Chyba, że oni pójdą gdzie indziej. Dobra, wy na Pragę, wy tutaj. Dobra, nie, nie. Ja bym się wycofał tutaj. Ewentualnie nie przyciągał tej wojny, tylko wziął takie coś, że... By humiliata, hajsu z troszku też bym... Byłbym repsy, ale direct hajsu trochę mniej. Tak w ogóle. Ewentualnie tak troszku, żeby po prostu tą wojnę jak najszybciej zakończyć, żeby też nie przyciągać nie wiadomo jak długo, bo... Powiem szczerze, to nie ma sensu. Chcę, żeby już po prostu trus leciał. Koalicji nie będzie. Oni będą bardzo, bardzo, bardzo niezadowoleni. Okej, oczywiście disaster znowu, bo mamy over extension. I spróbuję coś zrobić. Cyk, okej. Mogę wziąć Liberty Desire u subjectów, a weźmy. Okej, ładnie. Was wycofujemy. Dobra, wycofujemy was i... kogo mogę dać? Otomanów dajmy. O, to jest genialny pomysł, żeby po prostu Otomanów dać. Spróbować zalajansować was jednak, bo mamy ten i na trzy fronty wtedy ich pojechać. Otomanów na trzy fronty spróbować pojechać, to był dobry pomysł tak naprawdę. Z kim wy walczycie? Z Wenecją. I wy widzę, że dużo ziem od Wenecji weźmiecie. A pytanie, czy jak ja przekażę te ziemię Silesii Hardecko, czy po prostu to nie będzie trochę overkill? Serio? Wy na te ziemię macie? O kurde, ej, to kiedy z wami mogę walczyć? Nie z kratem, tylko z wami. 99, 6 lat. Chodźmy do Nitry, dobudujmy drugą jednostkę tego. I widzę, że to był błąd. Że Bohemia odzyskała po prostu tę swoją ziemię. No co zrobić? No nic nie zrobię. Dobra, popatrzmy. Otomani. Tu nie stlecmen. Jak wy stoicie z wojskiem Otomani? 62 tysiące? Raczej rozjedziecie nasze wojsko, więc nie widzę sensu. Więc pomyślmy, co dalej tak naprawdę. Tak naprawdę oni to są jedynym takim kierunkiem rozwoju teraz, bo nigdzie indziej nie pójdę. Chyba, żebym miał jeszcze Otomanów. Przepraszam, Mameluka. Jakby Mameluk dał Alliance to by było mega spoko. Naprawdę. Z Mamelukiem bym raczej dał radę. Tylko, że patrzmy, ja mam chyba Succession Split. Nie mam tego już. Okej. Okay. Ragusa nie istnieje. Ragusa is dead. Nie jest Ilesia. Nie zostaniesz Marchium. Ale no... Prawie już skończone. Próbujemy ten... 70, neutral, okej. Okay. Ten... Friendly, of course. Dajmy, że jesteśmy hostile. Dobra, nie mogę, bo rywala, okej. Okay. Do 21, ale let's see, fall. Bo tak naprawdę teraz szykuje się małe siedzenie na dupie.
Wenecja, Wenecja, Wenecja. Małe siedzenie na dupie niestety. Bo... Bohemia 504, a ten 99, ewentualnie Bośnia. Bośnia, Bohemia, I resecik trusa z tymi? Jestem za. Czy to jest w ogóle włączony fort? Nie jest nad fort włączony, Boże święty. Reset trusa z nimi z... No kurde, o 4 lata. Miło. Czekamy na... aż te przejdą, czekamy na początek miesiąca. Ten odcinek będzie troszkę dłuższy, jeśli chcę Bohemię dojechać. Oczywiście włamy Bohemię, cyk. Wchodzicie na ten... Czekamy aż oni dołączą. Fort jest oczywiście wyłączony na zero garnizonu. Weźmiemy od nich... Pa. Chyba właśnie nie. Chyba bym wziął od nich nawet White Peace'a. Tylko i wyłącznie, żeby mieć tego. Papal z tej podbił to ja pitole. A jak tam wygląda ten? Okej. Kusi przejść na protestantyzm, ale raczej tego nie zrobię, bo nie. Tak jakby mi do 99, a kurde. Ten ile oni w ogóle mają wojska? No bo hej, gdzieś ma te 6000 piechoty, ale... Tu zaraz fort upada, bo to garnizon zero. Więc przykro mi. Będę miał z nimi trusa zresetowanego. I krokiecik będzie już do anektowania tak naprawdę. Będzie ładny krokiecik tu anektet. Okej, okay, dobra. Dobra, nie. Dobra. Wycofajcie, okej. Okay. No już powinniście chcieć wyjść chyba. Prawie, no prawie, że chcą wyjść. Jak będę okupował te landy, to raczej będą się już chcieli wyjść. I w następnym odcinku tak naprawdę odbudujemy, kurde, Silesię. Anektujemy Silesię. I no tak, niby dwie prowincje, a ja powiem, że aż dwie prowincje, bo mieć dwie prowincje za 25% AE, a nie mieć tych dwóch prowincji za 25% AE, to jest miło. I Nitrą rozwiniemy się też w rejon Bośni bardzo mocno. No i będziemy myśleć, co dalej. Może serio spróbuję załapać Mameluka na sojusze, no, bo tłuczenie tych Otomana na dwa baty byłoby zabawne, naprawdę. By dodało tej serii taki, powiedzmy tak nazwijmy, odrobiny takiej pikanterii, o. A pikanterii ta seria potrzebuje, naprawdę. Dobra, wjedziecie tutaj, wjedziecie tutaj. Sądzę, że jak stanę im na stolicę, to oni będą chcieli się poddać. Saksonia, jak malutka. Ups, przepraszam. O, nie, to biorę w ciemno. To na pewno biorę w ciemno, bo Siege Ability jest cholernie dla mnie ważne, naprawdę. Dobra, i Bohemia. Wy powinniście chcieć się już poddać. Tak, do widzenia. 1200 dzielnych ciałek poświęcone, ale idziemy tych pogonić, kurde, bo oni mi fort podbijają, dziady. I plus z Bohemią mam zresetowany teraz trus na 1500, no, 4 lata wcześniej w nią uderzyć. Przecież z nią będzie, nie wiem ile, 2 lata wojna może max? Rok? Nawet nie. Zależnie tam od fortu oczywiście. Bo im szybciej fort upadnie, tym będzie dla mnie szybciej lepiej. A my zakończymy ten ładny odcineczek, ten pod bojem Bośni. Fajnie, że wyszło po prostu z tą Bośnią, że kurde ten uwolnili Bośnię. Nie wiem, kto to uwolnił, ale jestem za. Bo oznacza to, że mogę szybciej krokieta zbustować i zjeść. Będzie tylko ładna nitra. Ale jakbym zajął już po prostu tego, uwolnił Bizancjum oraz kurde Bułgarię, to dopiero by była masakra. Naprawdę. To po prostu by była taka rzeźnia winiątek z Otomanem. Później przychodzę na Reconquesta, odbijam Bułgarię tu na północy, tutaj odbijam kurde Bizancjum i
Kurde, ja mogę sam Emperora żlać tam kogoś. To by było bardzo, 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 bardzo dobre. 20 tysięcy. Przydałoby się jeszcze jednego tego dorekrutować. Nie wiem, czemu mam 19. Dobra, dorekrutujmy. Meluk is playing Attack Anzjach. Ok, chodźmy tutaj. Dobra, cyk. Kroatia. Cały wasz hajsik. Salzburg i Palatyna tylko by weszły, ale one nie mogą zbytnio nic zrobić. O, nie mają jeszcze armii, więc o Boże, masz armię, to musisz, kurna. Cyk, cyk, cyk. Dziękuję, dobranoc. Zaczynam moją... Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, jak to wygląda? Alliance. Diplomatic Reputation plus 4, gdzie ja mam Dipo Repa na poziomie 0,82. Ok, czyli 5 punktów za każdy Dipo Rep. Więc jeżeli zboostowałbym sobie Legitimacy, to by było dodatkowe 5 poziomów, czyli bym miał minus 15. Ok, dajmy, że jesteśmy friendly wobec nich. Opinia też robi swoje. Nitra Steering by Ottoman. Armii Stręcz nic z tym nie zrobię. Potrzebowałbym co najmniej 4 punktów Deepo Repa. Czy to da się jakoś w najbliższym czasie zrobić? Deepo Reputation, Deepo to bym musiał. Czyli jakieś 1200 punktów od tego jestem. Więc nie bardzo. Ale też tym milutkim akcentem odbudowy Kroatii będę na dzisiaj kończył też 30 minut. Widzimy się długo w kolejnych odcinkach, gdzie będziemy czekać na odbudowie Bohemii oraz spróbujemy złapać Mameluka na sojusznika celem zaatakowania Otomana na dwa fronty, gdzie wielka koalicja spróbuje po prostu zrobić rozwałkę Otomana. Czy jakby Krym zająć od niego? O kurde, to by było mega. Po prostu bym Krym odbudować i tutaj. Ale to było już wszystko na dzisiaj. Hejka wam, cześć. Do zobaczenia.